Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym poświęcić kilka minut na omówienie apokalipsy. Serdecznie zapraszam. Księga Apokalipsy jest niewątpliwie najbardziej tajemniczą z wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. I stąd domaga się wyjaśnienia. Uważam bowiem, że całe Pismo Święte jest przeznaczone do tego, aby czytali je wszyscy wierzący, nie tylko księża, więc również i Apokalipsa jest przeznaczona do tego, aby wiernie ją czytali. Ale w związku z tym, iż ona jest naprawdę dosyć skomplikowana, domaga się wyjaśnienia i stąd też chciałbym się podzielić kilkoma uwagami na temat Apokalipsy. Jeśli chodzi o sam ten rodzaj literacki, jakim jest apokaliptyka, to trzeba pamiętać, że nie wymyślił tego autor Apokalipsy, ale pierwszą księgą, jaką mamy w Biblii, apokaliptyczną, jest to księga Daniela. Nie cała, ale rozdziały od 7 do 12. My wiemy, że ogólnie ta rzeczywistość, cała ta dziedzina proroctwa, ona w Izraelu z czasem zaczyna zanikać i właśnie w tym okresie helenistycznym ona niemalże całkowicie zanika, a zaczyna się pojawiać właśnie, wywodzić z proroctwa, zaczyna się wywodzić apokaliptyka. Jaka jest różnica zasadnicza, jeszcze tylko tak jednym słowem powiem, między proroctwem a apokalipsą, a apokaliptyką może tak, jest taka zasadnicza, że proroctwa, które wypowiadał jakiś prorok, często odnosiły się do przyszłości, ale nie tylko. Czasami mówił o obecnie istniejącej rzeczywistości. Ale często właśnie te proroctwa były warunkowe, że jeśli Izrael się nie nawróci, to stanie się to i to i tamto. Ale jeśli się nawróci, to to się nie wydarzy. Tylko niekiedy prorocy mówili na przykład o dniu Jahwe, wówczas się odnosili do czasów ostatecznych, ale to już nie było warunkowe. Mówili, że tak będzie. I to jest jakby charakterystyką apokalipsy, że apokalipsa, to co przedstawia nam autor, przede wszystkim to, co się odnosi do czasów ostatecznych, nie jest warunkowe. On po prostu mówi, że tak się wydarzy. To jakby tak bardzo w skrócie. I teraz wiemy, że apokalipsa świętego Jana różni się od apokaliptyki żydowskiej, właśnie tej z księgi Daniela, ale również z innych ksiąg, które mamy, bo oczywiście też mamy jakby elementy apokaliptyki w starszych księgach, jak w księdze Zachariasza czy Izajasza. Ale jaka jest zasadnicza różnica w tym, co my widzimy w Starym Testamencie, tam gdzie jest właśnie apokalipsa lub jej elementy, jak i również w księgach apokryficznych żydowskich, na przykład księga Sybilli, księga Henocha, Psalmy Salomona, to również były teksty apokaliptyczne, apokryficzne, które powstały gdzieś tam na przełomie pierwszego, drugiego wieku przed Chrystusem. Jaka jest zasadnicza różnica? Różnica jest taka, że apokalipsa świętego Jana w centrum stawia Jezusa Chrystusa. On jest najważniejszy, on jest królem królów i panem panów i on jest, można powiedzieć tak, panem sytuacji. Wszystko zależy od niego i on kieruje losami ludzkości. Nic mu nie umyka, nic nie dzieje się bez jego kontroli. Tego nie ma właśnie w tej apokaliptyce żydowskiej. Od tego to jest jakby taka zasadnicza różnica. I jeśli chodzi o autora apokalipsy, to zazwyczaj wskazujemy na świętego Jana, autora Ewangelii Jana i trzech listów janowych w Nowym Testamencie, ale nie mamy stuprocentowej pewności, czy to jest ten sam autor. Dlatego też zdania egzegetów są podzielone i nie można powiedzieć, że na pewno to jest ten sam autor. Być może, ale niekoniecznie, właśnie nie ma tej pewności. Jeśli chodzi natomiast o sam tekst, to jest bardzo ciekawe, że wydaje się, że ten autor Apokalipsy, on bardzo dobrze znał Stary Testament, dlatego że on kilkaset razy, słuchajcie, robi odniesienie do Starego Testamentu, przede wszystkim właśnie do Księgi Daniela, ale również do Księgi Zachariasza, Izajasza i innych, ale przede wszystkim do Daniela, ale nigdy nie cytuje. Ani razu. Tak by, wiecie, z pamięci, tak by korzystał te informacje.
Kolejna rzecz, która jest ważna, to czas powstania. Wiemy, że Apokalipsa powstaje w okresie cesarza Domicjana. Pamiętamy, że on prześladował chrześcijan. To słynne jego zdanie, które on żądał, żeby, kiedy oddawano mu kult, żeby ci, którzy oddawali mu kult świątyni, żeby wypowiadali te słynne słowa Dominus ac Deus noster Domitianus, czyli Pan i Bóg nasz Domicjan. To jest właśnie on autorem tych słów i rządził on w latach od 81 do 96. I właśnie się tak przypuszcza, że pod koniec jego rządów autor Apokalipsy napisał to dzieło, chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest takim jednym rzutem napisana księga, tylko to są szczególne fragmenty, które później zostały zebrane w jedną całość. Często się mówi o tym, że księga Apokalipsy to jest księga katastrof, jakiś właśnie, no właśnie, słowo apokalipsa już nam się kojarzy z jakimiś wydarzeniami katastroficznymi. A potem niektórzy egzegeci wpadli w taką drugą trochę skrajność, przesadzając, mówiąc, że to jest księga pocieszenia, radości. No, bym powiedział, to takie trochę dwie niezdrowe skrajności. Można by tak powiedzieć najkrócej, że Apokalipsa jest księgą przestrogi i pocieszenia, bo mamy i jedno, i drugie. Jest to pocieszenie rzeczywiście dla osób wierzących, które trwają przy Chrystusie, o czym jeszcze będę mówił. Natomiast jest tam wiele też przestróg, gróźb w odniesieniu do ludzi, którzy gardzą Bogiem, którzy Bogiem odrzucają, którzy idą w pakt z diabłem. To jest wielka przestroga dla nich, że te katastrofy właśnie są też spowodowane ludzką nieprawością. Deprawacja serca sprawia, iż natura niejako zaczyna się odwracać przeciwko człowiekowi. I teraz, jeśli chodzi o tekst Apokalipsy, jak można by powiedzieć najbardziej w skrócie, o czym on mówi Apokalipsa? Do czego? Bo ogólne przesłanie jest nam dobrze znane. Autor Apokalipsy przede wszystkim chce nam ukazać, że istnieje zło na tym świecie. Wskazuje też na autora tego zła. To jest szatan. To jest jakby pierwszy, główny autor zła, który istnieje na świecie. Ma on też wielu swoich sług, można by tak powiedzieć, na tym świecie. Nie tylko mówimy o demonach, ale ludzi, którzy poprzez złą wolę zwrócili się swym sercem ku szatanowi, odwrócili się od Boga i jakby są na jego usługach. Są pod wpływem działania szatana, być może czasem nieświadomie nawet. I więc jest zło na świecie, ale ten autor Apokalipsy właśnie mówi o tym, że każdy człowiek, który będzie wierny Chrystusowi, który pójdzie za Chrystusem, to zło, nawet jeśli będzie w jakiś sposób zadawał temu człowiekowi cierpienie, temu wiernemu, który poszedł za Chrystusem, to jednak nie zaszkodzi mu. Nie zaszkodzi jego duszy, że będzie Chrystus bronił tego człowieka. I co jest najistotniejsze, Księga Apokalipsy nam ukazuje, że zło nie jest wieczne. Że zło ma wymiar tylko czasowy. Że ono nagle zostanie przerwane i tylko miłość jest wieczna, dobro jest wieczne. Bóg jest wieczny. Jezus Chrystus jest Panem na zawsze. Królem królów i Panem panów, jak to powie Apokalipsa. Natomiast szatan, jego moc, jego działanie będzie w tym świecie narastać. Jego, można powiedzieć tak, że Apokalipsa ukazuje nam, że potęga zła będzie narastała, aż dojdzie do swojego apogeum. To apogeum to jest właśnie ten antychryst, który przybywa, który no jest, nie chodzi o jedną osobę, to jest rzeczywistość bardziej złożona, można powiedzieć najkrócej, tak, że chodzi tutaj o właśnie o tego fałszywego proroka plus królów, władców tego świata, którzy należą do szatana, którzy zawierają właśnie pakt i oni, to jest ten moment apogeum i kiedy dojdzie do tego apogeum, kiedy się będzie wydawało, że zło odniosło triumf, wtedy nastąpi koniec, wtedy Chrystus powróci zwycięsko. Więc ta Apokalipsa nam mówi o tym, że człowiek musi przejść przez pewną próbę, musi doświadczyć na swojej skórze zła, ale nie jest to na zasadzie, że Bóg bawi się człowiekiem, ale chce człowieka wynagrodzić hojnie, wynagrodzić za te trudy i cierpienia, bo wiemy, że Apokalipsa bardzo często mówi o zwycięzcy dam.
Każdy, który będzie wierny Chrystusowi, który będzie walczył o to, żeby być przy Chrystusie, to jest człowiek, który otrzyma za tą walkę nagrodę. Bo dlatego też jest optymistyczne bardzo przesłanie Apokalipsy, nawet jeśli w tej lekturze ona się wydaje taka chwilami rzeczywiście straszna, to jednak jakby summa summarum jest bardzo optymistyczne, że w pewnym momencie po prostu jest ukazane nam nowe Jeruzalem, nowa rzeczywistość Boga z człowiekiem. Zauważcie na przykład tam, że to jest taka ciekawostka, też dodam, że jest tam, pojawia się tam drzewo życia. Drzewo życia, skąd się bierze? Mamy pierwszy, to jest na samym początku. Pierwszy rozdział, czy to jest trzeci rozdział, drugi, trzeci rozdział się pojawia w Księdze Rodzaju, drzewo życia, jako symbol życia wiecznego. To drzewo życia pojawia się na nowo. Przez całą Biblię się nie pojawia, bo na nowo się znowuż pojawia, jest obecne w tym Nowym Jeruzalem. Czyli innymi słowy, autor biblijny, używając symboliki biblijnej, chce powiedzieć, że człowiek na nowo będzie miał ten dar życia wiecznego. Innymi słowy, to co naucza Kościół, że człowiek, który dostanie się do nieba, dostanie się tam na zawsze, nigdy go nie utraci. Nie będzie już tego ryzyka, tego strachu, że można by to dobro kiedyś utracić. Nie. Jeśli się dostaniesz do nieba, możesz być pewny, że nigdy z niego nie wyjdziesz. Niestety też i piekło jest wieczne i nie ma z niego wyjścia. Człowiek, który tam się dostanie, nie ma już najmniejszych szans, żeby stamtąd wyjść. Dlatego to jest tak istotne, żeby nie zaniedbać tego przeogromnego daru, jakim jest zbawienie. No i oczywiście mamy tu całą symbolikę, która się pojawia w Apokalipsie, która jest, no, domaga się większego wyjaśnienia. Mamy tu różny symbolizm kosmiczny, chromatyczny, czyli kolorów, mamy czarny jako nieszczęścia, potem szkarłatny, na przykład, który się odnosi do życia w rozpuście. Mamy symbolikę numeryczną, tutaj taka chyba wszystkich najbardziej to interesuje, ta słynna trzy szósteczki. Tutaj jedna z tych interpretacji właśnie mówi, że trójka jako symbol obfitości, siódemka, jak wiemy, jest symbolem doskonałości, pełni, a szóstka, w przeciwieństwie do siódemki, jest symbolem niedoskonałości, więc te trzy szóstki to jest taka obfita niedoskonałość, by się chciało powiedzieć, czy ktoś całkowicie pełen defektów, pełen wad, ktoś bardzo niedoskonały, bo wiemy, że ta symbolika się odnosi do bestii w Apokalipsie. Potem mamy symbolikę miast, też symbolikę rzeczy, więc tego jest dosyć sporo. No i rzeczy, trzeba by się zaznajomić z tą lekturą, co te rzeczy oznaczają, bo błąd popełniają ci, którzy czytając Apokalipsę wyobrażają to sobie. Właśnie nie należy sobie tego wyobrażać, bo tu chodzi jakby czytać trzeba kluczem pewnym. Trzeba, kiedy jest na przykład mowa o smoku, to nie wyobrażać sobie tego smoka, tylko raczej zapytać się, co on oznacza. A wiemy, że smok oznacza na przykład szatana, baranek również oznacza na przykład Chrystusa. Tym kluczem by trzeba iść. Nie wyobrażeń, tylko właśnie znaczeń. I to jest możliwe. Ja zawsze bardzo polecam Biblię Poznańską, która ma bardzo duży komentarz, ale też bardzo chętnie zawsze wskazuję na Biblię Paulistów, która również jest z komentarzem mniejszym nieco, ale również jest bardzo dobrą Biblią, więc do tego bardzo zachęcam, do czytania, ale czytania z komentarzem, żeby iść po prostu we właściwym kierunku, bo jestem pewny, że również i są pewne myśli, które Duch Święty wam też podpowie, czytając Księgę Apokalipsy, myśli, które będą może odnosiły się do waszego życia właśnie, ale żeby ten kierunek był właściwy, to trzeba mieć tą bazę zdrową, czyli trzeba znać tekst Apokalipsy, znać tą symbolikę, znać, przeczytać wstęp i tak dalej, żebyś w właściwym kierunku. Dlaczego? No bo zła interpretacja Pisma Świętego rodzi złe życie i stąd tak ważne jest, żeby nie tylko się usprawiedliwić, że Duch mi Święty oświeci, bo Pan Bóg i Duch Święty stworzyli nam też rozum, którego musimy używać i to, co jest możliwe do zrozumienia poprzez lekturę, poprzez naukę, to jest nasze zadanie, to trzeba zrobić, a resztę zostawić Duchowi Świętemu, który nas oświeci, jeśli będziemy mieli ten zdrowy fundament, bo bez tego fundamentu to może popłynąć zupełnie niewłaściwym kierunku. Dlatego też, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę i zachęcam do lektury zarówno do komentarza, jak do
apokalipsy świętego Jana, a gdyby było coś naprawdę trudnego, niezrozumiałego, to zawsze macie też znajomych księży czy jakichś innych biblistów, do których możecie się zwrócić z zapytaniem. Ja też, jeśli na miarę możliwości i czasu, wam odpowiem. Bóg zapłać, szczęść Boże.